Zobaczcie, jak wygląda Złote Wzgórze bez Złotego Wzgórza. Dotarliśmy do podnóża Złotego Wzgórza, na szczycie którego znajduje się świątynia buddyjska i ze wzgórza rozpościera się widok na rozpostarty w dole rozległy Bangkok. Niestety, było już zbyt późno i wejście do świątyni na wzgórzu było niemożliwe. Ale nie byliśmy rozczarowani, bo wzgórze można obejść dookoła, a wieczorem na dole jest pięknie. Wszystko mieni się gamą barw. Z góry dobiegają dźwięki ze świątyni. Ma to niepowtarzalny klimat i urok. Pozwala odkryć zakątki Bangkoku i radować się jego niepowtarzalnym urokiem. To jest to Złote Wzgórze, wiesz? To Złote Wzgórze jest. Tak wysoko. Widzisz? Ale byśmy nie zdążyli. Wat Saket, popularnie znana jako Phukao Tong, Golden Mount, czyli Złota Góra. Jest to niskie wzgórze w Bangkoku, na szczycie którego wznosi się Złota Hedi o wysokości 58 metrów, w której przechowywane są relikwie Buddy. Hedi to buddyjska budowla sakralna, pełniąca funkcję relikwiarza. Samo wzgórze jest sztucznym 79-metrowym kopcem,
z 318 schodami prowadzącymi na szczyt świątyni, skąd rozpościera się piękna panorama na miasto. Niestety, przybyliśmy na to miejsce zbyt późno i nie dane nam było oglądać tej panoramy. Pełna nazwa Wat Saket Radha Vora Maha Vihan oznacza świątynię mycia włosów. Odnosi się do ceremonii przeprowadzonej przez króla Ramę I. Świątynia została zbudowana za czasów królestwa Ayutthaya. Na początku 1800 roku świątynia zamieniła się w krematorium. Spowodowane było to panującą epidemią dżumy. Szacuje się, że w Wat Saket skremowano wówczas 60 tysięcy ofiar. W czasach obecnych świątynia przyciąga rzesze turystów. W samej świątyni jest słynny posąg Buddy, sprowadzony z Phitsanulok w 1829 roku. Niestety nie udało nam się go zobaczyć, ale przy dźwięku modłów mnichów buddyjskich obeszliśmy całe wzgórze dookoła. Wieczorem było naprawdę uroczo. A tu jeszcze jest jakaś statuetka. Wiedział, gdzie usiąść, nie? Kocha rybki. W kolejnym filmie zaprosimy Was do świątyni Szmaragdowego Buddy i Pałacu Królewskiego w Bangkoku. Pałac Królewski i Świątynia Szmaragdowego Buddy to samo serce Tajlandii. To dla buddystów miejsce tak ważne, jak nasza polska Częstochowa. Dlatego każdy, kto przybywa do Bangkoku, chce to miejsce zobaczyć. Zapraszamy na zwiedzanie tych fascynujących miejsc wspólnie z nami. Jeśli podobają się Wam nasze filmy, to subskrybujcie nasz kanał. Mikronek przedstawia relacje z podróży w trochę nietypowy sposób. Dlatego myślę, że dla niektórych osób może to być ciekawy materiał i jednocześnie zachęta do wybrania się we własną podróż po niezapomniane przeżycia. Życzymy realizacji marzeń.